Cześć, witam was serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy na Saharze, na pograniczu algiersko-marokańskim. Tam jest oaza Ouzina, tam jest Ramlia. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Natomiast nie jestem w tym momencie tutaj przed tą kamerą, aby opowiadać wam o egzotyce i absolutnej zajebistości naszej wyprawy, tylko żeby wyciągnąć finalne wnioski z napędu 1.11. Chcę wam powiedzieć na samym początku, że bardzo ważną sprawą jest to, że są to moje subiektywne wnioski, subiektywne opinie. To, że wy macie rację w jakiejś tam kwestii, nie oznacza, że ja jestem w błędzie i na odwrót. Shukran jazilan. Jadąc do Maroka, wiedziałem, że będę miał już krosa, wiedziałem, że będę miał napęd 1.11 i już będąc w Peru, męczyło mnie to. Ponieważ po testach, które przeprowadziłem na Kreidlerze Stadzie, który miał napęd XTR-a 1.11, dokładnie o takich samych parametrach, czyli 34, kaseta 11.42, wiedziałem i widziałem to na własne oczy i miałem to pod własnymi nogami, że zębatka 34 z przodu spowoduje, że będę wolny na zjazdach. I oczywiście teraz pojawią się głosy. Co za kretyn bierze na wyprawę rower, który jest absolutnie pod ściganie? Tak, ja, ale dlatego, masz Piotrek rację, ja dlatego to zrobiłem, ponieważ chciałem przetestować na dłuższym odcinku i w bardziej skomplikowanych warunkach terenowych, co z takiego napędu można wyciągnąć. I teraz to, czego nie dowiedziałem się jeżdżąc w Beskidzie, bo po testach, po jazdach moich, po zabawie tym rowerem w naszych beskidzkich górkach, byłem do tego absolutnie zniechęcony. Przede wszystkim dlatego, że kaseta była mało dynamiczna, czyli były bardzo duże różnice między przełożeniami. W momencie, kiedy prędkości nie wymuszała na mnie grawitacja, tylko potrzebowałem sobie dokręcić powyżej 40 km na godzinę, to było to nie do wykonania. I wiedziałem, że zabierając krosa z korbą SLX-a, 34 zęby z przodu, będę miał problemy prędkościowe. Próbowaliśmy z Michałem Wandorem zmienić to najpierw na dwójkę, ale mieliśmy problemy, ponieważ nie mieliśmy przerzutki, która ma ogranicznik do linki, więc zdecydowałem się zrobić absolutny eksperyment, czyli wziąć ten rower na wyprawę do Maroko. I ja wiem, że większość z was myśli, że pustynia to jest płaska przestrzeń, natomiast dla nas pustynia zaczyna się tak naprawdę w górach Atlasu, więc zdobywamy dwie przełęcze 2260, co prawda po bardzo dobrej nawierzchni, ale przełęcz Zagzuan, która ma 2700 czy tam 2800 metrów, już jest absolutnie offroadowa i to są odcinki technicznie wymagające. Do tego wszystkiego mój rower jest dość konkretnie obciążony. Więc montując tą korbę Race Face'a do mojego crossa, miałem wrażenie, że konstruuję minę przeciwpiechotną, która, wiecie, na czym polega mina przeciwpiechotna, ona nie zabija, tylko urywa nogi. Ja miałem też takie wrażenie, że to, co sobie robię, po prostu urwie mi nogi, może mnie nie zabije. Natomiast okazało się, że było całkiem okej. Na początku więcej strachu, więc bardzo ostrożnie podjeżdżałem pod pierwszą przełęcz. Natomiast okazało się, że ta duża tarcza, którą sobie zamontowałem z przodu, wymusza na mnie pracowitość rowerzysty, czyli nie mogę sobie nic zredukować z przodu, zbić biegu, bo go po prostu nie mam. Więc muszę jechać do przodu i po dwóch, trzech dniach przyzwyczaiłem się do tego, że nie mam możliwości zredukowania biegu i zacząłem nagle bardzo szybko podjeżdżać w miejscach, w których normalnie jechałbym na wyższej kadencji i biegu niższym.
Natomiast dalej tutaj nie ma żadnej wyższości tego napędu nad napędem, który miałby z przodu dwie zębatki. Moim osobistym zdaniem to jest jakiś dziwny pomysł Japończyków. Siedzę chłopakom, terenówka rozleciała. Jakby mieli tartana, to by się...